chcieliście uprzedzić świętowanie pamiątki zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzmy sobie tutaj nam wszystkim obecnym, aby pokój i radość zagościły w naszych sercach. Życzmy sobie, byśmy byli wszyscy świadkami zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie i gdziekolwiek będziemy, byśmy oznajmiali, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. I ogarnijmy myślą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Teraz mamy poniedziałek. Nie, nie, my jeszcze nie. Bardzo dziękujemy. Poprosimy teraz Panią Marię, żeby odczytała list Ojca Generała skierowany do nas z życzeniami. Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Do wszystkich braci, współpracowników i członków rodziny szpitalnej świętego Jana Bożego. Moi drodzy, po okresie Wielkiego Postu stoimy u progu Wielkiego Tygodnia, który doprowadzi nas do świętowania Wielkanocy. Czasu, w którym z radością będziemy przeżywać przez 50 dni święto Zmartwychwstania i życia. Z tej okazji życzę wszystkim radosnych świąt. Wielkanoc to czas nadziei i odwagi, które mają swój fundament w zmartwychwstałym Panu. Kobiety były smutne po śmierci mistrza i pełne strachu, kiedy nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, gdy anioł stąpił z nieba i odsunął kamień, który zamykał grób. Ale anioł powiedział im: nie bójcie się, Pan zmartwychwstał. Wieść o zmartwychwstaniu, potwierdzona później doświadczeniem spotkania z Nim, jest tym, co przezwycięża strach i smutek, poczucie zniechęcenia i beznadziejności. To jest to, co dodaje nowych sił i pozwala zrozumieć, że życie jest ponad śmiercią, grzechem i cierpieniem. To jest to, co daje odwagę i pozwala kontynuować dalszą drogę, poświęcając swoje życie dla budowania Królestwa Bożego, wiedząc, że mimo wszystko ostatnim słowem jest życie i zmartwychwstanie, życie w pełni. W czasach, w których żyjemy, równie donośnie rozbrzmiewają w naszych uszach słowa anioła skierowane do kobiet. Nie bójcie się, Pan zmartwychwstał. Wyzwania, którym stawiamy dziś czoła, są trudne, a w niektórych przypadkach nawet przytłaczające. Ale Wielkanoc, Zmartwychwstanie Pańskie zachęca nas do otwarcia naszych serc i spojrzenia oczami wiary, aby pozbyć się poczucia strachu i zniechęcenia, odnaleźć nadzieję i wzmocnić odwagę, aby móc kontynuować naszą misję bycia troskliwymi szpitalnikami, która jest widzialnym znakiem zmartwychwstania. Według Ewangelii i rozpoznaniu swojego powołania został wezwany z powrotem do Grenady, ponieważ tam go oczekiwał Pan i tam się z nim spotkał. I tak się stało, że każdego dnia do końca swojego życia Jan Boży, utożsamiając się w pełni z Chrystusem ubogim, spotykał zmartwychwstałego Pana w ubogich, chorych i potrzebujących, stając się jednym z nich. W tym doświadczeniu spotkania odkrywał każdego dnia Zbawiciela i poświęcił się bezgranicznie Jego Królestwu. Czynił to zawsze z entuzjazmem i z wielką odwagą. Grenada była dla świętego Jana Bożego jego Galileą, do której Pan go powołał. My również jesteśmy wzywani, aby powrócić do Galilei, która jest konkretnym miejscem, w którym każdy z nas jest powołany do spotkania ze zmartwychwstałym Panem i zaangażowania się w misję szpitalnictwa z tą samą siłą,
entuzjazmem i odwagą, z jaką uczynił to święty Jan Boże. To stanie się możliwe, jeśli postaramy się każdego dnia żyć zanurzeni w zmartwychwstaniu Jezusa, dążąc do przezwyciężenia strachu, smutku i wszystkiego, co nas paraliżuje. W naszej konkretnej Galilei oczekuje na nas Zbawiciel, aby napełnić nasze życie, aby zachęcić nas do tego, by wskrzesić w nas wszystko to, co być może umarło, byśmy przezwyciężyli mroczne i bolesne doświadczenia z przeszłości, aby posłać nas, byśmy byli Jego świadkami, praktykując szpitalnictwo wśród ubogich, chorych i potrzebujących, zachęcając także ich, aby napełniali swoje życie zmartwychwstaniem Jezusa. Jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt Wielkiej Nocy. Przesyłam braterskie pozdrowienia w zmartwychwstałym Panu i w świętym Janie Bożym. Brat Jesus Etajo, przeorgeneral.